Chwała Bogu. Znowu mamy tą możliwość, wspaniałą możliwość właśnie być przed Bożym obliczem i śpiewać Mu, słuchać Jego słowa. Wiecie, tak sobie patrzyłem przez to okno i zaglądałem na te wszystkie drzewa. Jaka chwała się Bogu należy, wiecie, ile czasu my byśmy musieli poświęcić, żeby pomalować na biało wszystkie te gałązki z pominięciem tych grubych gałęzi, żeby zostawić je na czarno, a cienkie gałązki na biało. No wydaje by się, no tylko ten las tutaj, ten, który widzimy, tutaj tak, który dostrzegamy. Naprawdę bardzo dużo czasu zajęłoby nam ludziom, żeby zrobić coś takiego, a widzimy, dla naszego Pana nie ma z tym problemu. Naprawdę, nam się nieraz wydaje, że pewne rzeczy są nie do zrobienia, pewne rzeczy, no nie ma szans, żeby się dokonały, ale On działa. My spaliśmy, a On działał, On malował. Chwała Bogu za to, wiecie, bo to też tak naprawdę pokazuje, że dla naszego Pana Jezusa nie ma rzeczy niemożliwych. Po prostu nie ma rzeczy niemożliwych. Kiedy wołamy do Niego, On może naprawdę przyozdabiać nas właśnie w te swoje wspaniałe klejnoty, w to, kim On jest, w to, jaki On jest i do czego nas powołał. Chwała Bogu za to, że coś takiego ma miejsce. Wiecie, ja chciałem się z Wami podzielić taką jedną sprawą, która dotarła do mnie ostatnio i też tak chodziłem ten tydzień z tą sprawą i widziałem też, jak wróg walczył też w tym kierunku, żeby właśnie tak nie było. I chciałem się też z Wami podzielić tą sprawą, a to była... To jest taki temat właśnie bliskość Boga. Wiecie, tak akurat miałem doświadczenie ze swoim synem, który przez ostatnie noce ma taki czas, że potrzebuje bardzo mocno, żeby akurat ja był przy nim. I wiecie, to tak za którymś razem już kiedy szłem do niego i po prostu tutaj krzyczy, strasznie krzyczy i w momencie, kiedy tylko podeszłem do niego, od razu się uspokajał i był cicho. To już tak za którymś razem miałem, powiem szczerze, doświadczenie, ale w tym właśnie momencie Pan do mnie dotarł i tak pokazał mi, jak Ty potrzebujesz mojej bliskości. Wiecie, to tak poruszyło mnie i tak mnie dotknęło właśnie, jak ja dzisiaj potrzebuję właśnie bliskości Ojca. On dał wszystko, co jest potrzebne do tego, żebyśmy mieli możliwość przyjścia do Niego, żebyśmy mieli możliwość bycia z Nim. A czy ja pośród tych wszystkich, że tak powiem, spraw codzienności, czy ja mam w ogóle potrzebę tej bliskości Ojca? Tego, żeby być z Panem Jezusem, być z Ojcem. Wiecie, to tak naprawdę mnie poruszyło, bo kiedy można patrzeć na tych wszystkich mężów Bożych, można patrzeć na samego naszego Pana Jezusa Chrystusa, jak On chodził po tej ziemi, to widać, że to nie było dla Niego jakimś, wiecie, obciążeniem, żeby być z Ojcem. On pragnął tego czasu, On pragnął być bez ustanku z Ojcem. On nie dał sobie wygrać ani sekundy, wiecie, naprawdę, ani sekundy, żeby nie być z tym Ojcem. Wiecie, taka namiastka, to co Pan mi też pokazał właśnie, jak ja tego potrzebuję. Czy w ogóle ja tego potrzebuję, wiecie. Pośród tego świata, pośród tych wszystkich rzeczy, kiedy jestem w pracy, kiedy jestem wszędzie, gdzie jestem, czy ja w ogóle tego potrzebuję. Czyli mam taką potrzebę, bo Ojciec ma wielką potrzebę, żeby być ze mną i Pan Jezus ma wielką potrzebę, żeby być ze mną, ale czy ja w ogóle tego potrzebuję? Wszędzie, gdzie otwieramy, wiecie, Słowo Boże, to widzimy właśnie Boga w Jego działaniu, widzimy, co On dał. On dał swojego Syna Jezusa Chrystusa, żeby już każdy z nas miał tą możliwość przyjścia przed Jego święty tron. Miał możliwość, otwartą możliwość do tego, żeby być z Ojcem. Chwała Bogu za to, wiecie, i naprawdę niech Pan czyni to we mnie i w Tobie, żeby właśnie nie dać sobie wykraść tej wspaniałej możliwości. Wiecie, na początku chciałbym, żebyśmy otworzyli Dzieje Apostolskie, 17 rozdział. Dziej Apostolskich od 27 wersetu. Żeby szukały Boga, czy Go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas, albowiem w Nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy, jak to i niektórzy z Waszych poetów powiedzieli, z Jego bowiem rodu jesteśmy. Widzimy tutaj, co apostoł Paweł
Jak on przemawia do tych ludzi? On pokazuje i wiecie, to nawet co już wspomniałem wcześniej, to co widzimy nawet za oknem, to nie jest tak, że to się samo zrobiło, to Bóg wszystkim kieruje, On to czyni, On to tak zaprojektował, On to tak uczynił, że to akurat w ten sposób się dokonuje. Nie jest to sobie tak sobie urwane skądś. To jest Boży porządek. Wiecie, i w tym możemy dostrzegać właśnie już, możemy widzieć po prostu miłość Boga. Miłość Boga do mnie i do ciebie, do tego, że On chce być ze mną, chce być z tobą. I teraz jaka walka się toczy, jak wróg nie chce, żebyś ty, żebym ja był z nim. Wszystko próbuje zarzucić wszystkim, odciągnąć cię wszystkim, co tylko jest możliwe od tego, żebyś nie był z Ojcem, żebym ja nie był z Ojcem. Wiecie, naprawdę, niech Pan Jezus pomoże dla mnie i dla ciebie nie tracić tego. Wiecie, ja tak sam doznawałem przez ten tydzień właśnie tą bitwę. Z jednej strony doznawałem to, z czym Pan do mnie docierał, właśnie z tym, że On chce być ze mną i czy ja tego potrzebuję. A z drugiej strony widziałem wroga, który po prostu przeszkadzał w tym, żeby być spokojnie z Ojcem. Czy jestem w pracy, czy jestem w domu, czy nieraz wydaje się to niemożliwe, żeby czytać Słowo Boże w tym momencie, bo w jednej ręce trzeba pilnować jednego dziecka, w drugiej drugiego i tutaj po prostu coś się wydarza, tu się coś wydarza. Ale Ojciec chce być ze mną. I czy ja tego potrzebuję? Wiecie, naprawdę, tutaj apostoł Paweł przemawia do tych ludzi. To nie jest tak, że Bóg jest gdzieś tam daleko. On chce być z nami. Ojciec dał swego Syna, Jezusa Chrystusa, żeby mieć społeczność ze mną i z tobą. Chwała Bogu za to, wiecie, naprawdę chwała Bogu. Ja się cieszę z tego powodu, że mamy tą możliwość. Wiecie, że gdyby to ode mnie zależało, od kogoś z nas, to pewne rzeczy by już byśmy stanęli przed ścianą, którą byśmy nie przeskoczyli. Ale wiem, że z Panem Jezusem nie ma możliwości, żeby nie wygrać. Tylko przyjść do Niego w pokucie, prosić Go o to: Panie Jezus, zbaw mnie, pomóż mi. Pomóż mi w tych wszystkich doświadczeniach i On pomoże, On wyrwie. Chwała Bogu za to, wiecie, naprawdę, niech On nam pomaga w tym. W 1 Koryntian czytamy też takie słowa odnoszące się też do Izraela, kiedy podążał przez tą pustynię, ale to też pokazuje o tym, że Pan chce być z nami. W 10 rozdziale 1 listu do Koryntian. Od 1 wersetu. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli. I wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła. A skałą tą był Chrystus. Wiecie, tutaj też jest mowa o tym, w czym my bierzemy dzisiaj udział. Dostajemy ten sam pokarm duchowy, ten sam napój. Mamy to wszystko. Jest Pan Jezus, który towarzyszy. On chce być z nami w każdym doświadczeniu. On chce być ze mną, chce być z tobą. Teraz jak trzeba właśnie wygrać bitwę, niech Pan pomoże dla mnie i dla ciebie, żeby nie stracić tego czasu. Żeby to, co dostajemy od Pana Jezusa, to, że mamy tą możliwość, żeby swobodnie śpiewać, żeby nie stracić to na to, na co oni stracili wtedy czas. Na spory, na jakieś podejrzliwości wobec Mojżesza, co tam się działo, że my to wszystko tam możemy przeczytać i widzimy. I często gdzieś bliżej nam z ciała jest do tego, żeby bawić się w tym, zamiast wykorzystywać czas na poznawanie, ten czas z ziemskiego życia, na poznawanie Jezusa Chrystusa, na poznawanie tego, co Ojciec ma przygotowane dla mnie i dla ciebie. Chwała Bogu za to, wiecie, i tutaj też jest zaznaczone, ten Izrael, który wtedy szedł po pustyni, towarzyszył tam Pan Jezus. Towarzyszył i On był tam, On chciał być z nimi. Widzimy, że kiedy oni wybierali drogę diabła, On odchodził i co się działo wtedy? Oni zaczęli przegrywać. Wiecie, naprawdę, stoczyć bój o to. Potrzeba Ojca, potrzeba Ojca. Bliskości Boga. Naprawdę, ja widzę, jaka bitwa jest w swoim własnym doświadczeniu. Widzę, jak te sprawy tego życia, czy w pracy, czy gdzieś, to wszystko próbuje tylko odciągnąć cię. Jak trzeba naprawdę trzeźwo stać w Panu Jezusie Chrystusie. Nie dać sobie wykraść tego, co najcenniejsze. I chwała Bogu za to, naprawdę chwała Bogu za to, że możemy dzisiaj widzieć ludzi, którzy wygrywają, ludzi, którzy chcą iść za Panem Jezusem. Którym nie jest blisko do tego, żeby obmawiać, nie jest blisko do tego, żeby kombinować, żeby jakieś skróty wymyślać, ale chcą iść za Panem Jezusem. I widzimy tutaj w tych już dwóch wersetach, w tych wszystkich słowach, które już znamy, że Bóg naprawdę dał wiele, żeby być z nami. Dał wiele, dał swego Syna Jezusa Chrystusa, żeby mieć bliskość z Tobą.
Wiecie, w Słowie Bożym też czytamy o tej drugiej postawie, o tej postawie nas wobec Boga. I wiecie, w liście do Rzymian czytamy też takie słowo w trzecim rozdziale. Te słowa są powtórzone też ze Starego Testamentu, przywołane. Trzeci rozdział, 10 werset. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz kto by rozumiał, nie masz kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Widzimy tutaj postawę ludzkości wobec tego, co Bóg uczynił dla mnie i dla Ciebie. Naprawdę, wiecie, tak, kiedy czytałem też te słowa, tak sobie myślałem, Panie Jezu, nie daj, żeby kiedyś, żebym ja stanął znowu w tej grupie. Ty zapłaciłeś tak wielką cenę. Ojcze, Ty daj swego Syna. Żebym dzisiaj już mógł mieć z Tobą bliską relację. Żebym nigdy znowu się nie znalazł w tej grupie. Człowieka, który już nie szuka. Nie szuka tego, co dobre. Nie szuka relacji z Tobą. Nie szuka społeczności z Tobą. Ja myślę, że każdy z nas tego doświadcza. Każdy z Was na pewno tego doświadcza i każdego dnia próbuje odciągnąć właśnie. Jak trzeba stoczyć bitwę, po prostu stoczyć bitwę, żeby nie dać się odciągnąć od tego. I w tym liście do Rzymian czytamy o tej postawie ludzkości, ale też czytamy też o Bogu, który daje dowód swojej miłości. I tu w 5 rozdziale właśnie czytamy o tym. 5 rozdział od 6 wersetu. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Chwała Bogu za to, wiecie, naprawdę chwała Bogu. Zachowani od gniewu. Nie daj się odciągnąć, nie daj się wprowadzić w coś, żebym ja się nie dał, ty. Wprowadzić w jakieś dziwne rzeczy, które tak naprawdę później powodują do tego, że człowiek szarpie się o coś, a sam nie umie sobie poradzić z grzechem. A Bóg dał dowód swojej miłości. Usprawiedliwieni krwią Jego. I to usprawiedliwienie prowadzi do czego? Do czystości, do świętości, do mocy. Do tego, abyśmy królowali w tym życiu. Królowali w tym życiu nad grzechem. I nad niemocami. Nad tym, w czym byliśmy słabi wcześniej. Chwała Bogu za to. Wiecie, naprawdę Pan jest dobry. Ja dziękuję Panu Jezusowi, że On nie zrezygnował ze mnie, nie zrezygnuje z nikogo, kto tylko będzie Go szukał szczerze. Chwała Bogu za to, wiecie. I czytamy o tym wiele razy. Wiecie, moglibyśmy przytaczać wiele wersetów, ale znamy historię, znamy życie Dawida, króla. Jak jego życie wyglądało, jakiej on pragnął relacji z Panem, jak na tamten moment, jak na tamten czas on szukał tej społeczności z Panem i do czego go to prowadziło. Co się stało, kiedy on zaniedbywał? Wiecie, to są przykłady. Widzimy Mojżesza, widzimy innych proroków, którzy naprawdę pragnęli tej bliskości. I co się działo wtedy wkoło nich, jak inni ludzie zaczęli wrzeć, jak wróg podbudzał swoje sługi do tego, żeby zatrzymywać takich ludzi, żeby nie pozwolić im wyruszyć i swobodnie iść za Panem. Tym bardziej więc teraz, bracie, siostro, tym bardziej więc teraz mamy moc do tego, żeby stanąć przeciwko i wygrać właśnie tą bitwę, żeby być blisko Pana. Niech pomoże Pan Jezus dla mnie. Dla każdego, który właśnie tego pragnie. Mieć takie pragnienie bliskości. Mieć te pragnienie. Mieć tą ochotę, żeby nie zapominać w ciągu dnia, że ja potrzebuję Ciebie, Panie Jezu. Ja potrzebuję Twojej bliskości. I wiecie, to jest niesamowite, ale te przykłady coś pokazują. To jest tylko jakaś namiastka. Tak jak ja mogłem zobaczyć z tym akurat swoim synem. W momencie się uspokajał. A tylko odchodziłem, od razu nie umiał wytrzymać. I tak pomyślałem sobie, Panie Jezu, czy ja faktycznie Ciebie tak potrzebuję? Czy ja Ciebie tak potrzebuję? Że jak jesteś blisko mnie, to jestem spokojny. Czy nieraz faktycznie jak jestem z dala od Twojego słowa, Duch Boży nie dociera do mnie, to wtedy jest mi wygodnie. Chciałbym jeszcze pokazać taki jeden w sumie urywek z Ezechiela. Też wielu z nas to zna.
Księgi Ezechiela. 16 rozdział. Taki rozdział, który też wiele mówi. Tak powiem wam, jak za każdym razem go czytam, tak sobie myślę, Panie Jezu, gdyby nie Ty, co by było dzisiaj ze mną? Gdyby nie Ty, Panie Jezu. Gdybyś Ty, Ojcze, nie dał swojego Syna Jezusa Chrystusa, co by dzisiaj było ze mną? Ja bym leżał, mimo żeby już nie było. Gdyby nie Ty, Panie Jezu. I w tym 16 rozdziale od pierwszego wersetu czytamy takie słowa. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, oznajmij Jeruzalemowi jego obrzydliwości i powiedz, tak mówi wszechmocny Pan do Jeruzalemu. Twoje pochodzenie i Twój ród wywodzi się z ziemi kananejskiej. Twoim ojcem był Amorejczyk, a Twoją matką Chetytka. A z Twoim narodzeniem było tak, gdy się narodziłaś, nie przecięto Twojej pępowiny, nie obmyto Cię wodą, aby Cię oczyścić, nie wytarto Cię solą i nie owinięto w pieluszki. Żadne oko nie spojrzało na Ciebie, aby z litości nad Tobą uczynić dla Ciebie jedną z tych rzeczy. Lecz porzucono Cię na polu, brzydząc się Tobą w dniu Twojego narodzenia. A gdy przechodziłem koło Ciebie i widziałem Cię tarzającą się w swojej krwi, wtedy odezwałem się do Ciebie leżącej we krwi, żyj. Widzimy tutaj Boga, który pokazuje. Wiecie, naprawdę, gdyby nie Jezus, gdyby nie to, co Ojciec przygotował w Jezusie Chrystusie, każdy z nas skończyłby leżąc aż do ostatniego tchnienia. Aż do ostatniego tchnienia, który by zakończył całe nasze życie tutaj na tej ziemi. I stanęlibyśmy przed Bogiem. A Jezus przyszedł, wiecie, On wziął Ciebie i mnie. Obmył z tego wszystkiego. Naprawdę nikt nam nie chciał pomóc. Diabeł, tak jak kiedyś słyszeliśmy na słowie, on to był jak bandyta, który wsiada do samochodu i ucieka, nie dbając o to, co się stanie z tym samochodem. Tak by uciekał w każdym z nas, aż doprowadzając do totalnego zużycia i zniszczenia. Wiecie, a Bogu nie było to obojętne. Ojcu nie było to obojętne. On posłał swego Syna, żeby właśnie obmyć nas z tego wszelkiego zła. Obmyć mnie i Ciebie. I powiedział do mnie i do Ciebie. Ja słyszałem te słowa, Ty słyszałeś te słowa. Każdy z nas, myślę. A jeżeli ktoś nie słyszał, to naprawdę niech otworzy serce na to, żeby usłyszeć. Żyj. Żyj. Po prostu żyj. Żyj dla mnie. I dalej czytamy. I rośnij. I rośnij. Nie stań w miejscu. Nie stań w jakimś momencie. Ale rośnij. Jak roślinę polną uczyniłem Cię. Rosłaś więc i wydoroślałaś. I czytamy dalej. Wiecie, gdybyśmy tutaj czytali dalej te słowa, to czytamy, co Bóg okazał. A co później zrobił z tym Izrael. Co zrobił z tym Izrael? Co zrobili ci ludzie z tym wszystkim, co Bóg okazał? Wiecie, naprawdę, obym ja nigdy tak nie podszedł do ofiary i abyś Ty nigdy nie podszedł tak do ofiary, żeby lekko sobie to traktować, żeby porzucić pierworództwo. To, do czego Jezus Cię powołał, do czego Ojciec w Jezusie Chrystusie Cię powołał. Tutaj nie, naprawdę, jeżeli nie przyjdziemy do Jezusa, nie poprosimy Go, naprawdę, jeżeli nie będziemy prosić Go o bliskość, aby być z Nim, to nawet czy łzy, czy nie wiadomo co, to nic nie pomoże. Jedynie przyjście szczere do Jezusa Chrystusa i bycie z Nim w bliskości jedynie będzie mogło pociągnąć Cię do życia, do tego, żebym ja mógł żyć i rosnąć, i abyś Ty mógł żyć i rosnąć. Naprawdę, wiecie, tak widać, jak człowiek przez grzech został zniszczony. Bóg tyle okazuje, a człowiek jest w stanie po tym podeptać. Dlatego tak bardzo potrzebujemy Jezusa Chrystusa. Tak bardzo potrzebujemy właśnie Jego prowadzenia, Jego towarzystwa. Bycia w jedności z Nim, tak jak On towarzyszył. I nawet można powiedzieć, same towarzystwo im nawet nie pomogło, bo to miała stać się jedność, bliskość. Wiecie, naprawdę, tak ten temat bardzo mnie dotknął i tak prosiłem Pana, Panie Jezu, pomóż mi właśnie w tym. Pomóż dla mnie w tym, żebym właśnie Ciebie potrzebował tej bliskości. Żebym doznawał tego wspaniałego właśnie uspokojenia, kiedy jestem z Tobą. I żeby w tym uspokojeniu trwać. Chwała Bogu, naprawdę chwała Bogu za Jezusa Chrystusa. I naprawdę, tak jak dla tego Izraela, Bóg okazuje wiele, wiele dobroci dla mnie i dla Ciebie. Wiele.
nie podeptajmy po tym, ale wykorzystajmy właśnie to, co mamy teraz, ten czas, który mamy. To, że dzisiaj możemy słuchać Słowa Bożego, że możemy śpiewać, że możemy być jeszcze na tej ziemi i czytać te Słowo. Mamy jeszcze czas, wiecie, tak jak ostatnio rozmawiałem z pewnym człowiekiem i ten człowiek powiedział mi na podstawie Słowa Bożego właśnie, że on dzisiaj stoi przed sądem. Nie musi czekać do tego dnia. Tylko, że ja mu powiedziałem, tak, ale jest jedna mała różnica. Że dzisiaj jest jeszcze szansa i jest możliwość, dzisiaj, póki żyjesz, jest możliwość, żeby oczyścić to, gdzie żyjesz nieporządnie, to, gdzie po prostu żyjesz po swojemu. A jeżeli będziesz upierał się przy swoim i staniesz kiedyś przed sądem, już tym na koniec, przed Bogiem, to już nie będzie możliwości naprawy czegokolwiek. Nie będzie. Dzisiaj naprawdę mamy tą możliwość. My jesteśmy też pod sądem, ale mamy tą możliwość, że kiedy dociera do mnie, do Ciebie Boże Słowo, to ja mogę zrobić z tym porządek. Mogę zrobić z tym porządek, odwrócić się, prosić Pana Jezusa, Panie Jezu, pomóż mi. Wyciągnij mnie z tego. Daj, abym mógł żyć tylko dla Ciebie. I On wyprowadzi. Ale kiedyś jak staniesz, ja stanę i jeżeli będę trwał przy swoim, będę twardy i nie pozwolę się Panu zmienić i dać się przemieniać, to już wtedy nie będzie możliwości zmian. Nie będzie. Po prostu nie będzie. Dlatego wykorzystajmy ten czas, bracia i siostry. Chwała Bogu za to. Naprawdę On okazuje nam wiele dobroci. Jest naprawdę Bogiem, który ma wszystko cudownie poukładane. Cudownie zaprojektowane. Wspaniale. Tak jak już na początku wspomniałem, nawet o tym mrozie, tym szronie, który możemy obserwować. To pokazuje projektanta. Pokazuje tego, który nad tym pracował. A tym bardziej, co nas czeka, kiedy dotrwamy tam, do wieczności z Nim. Dlatego naprawdę, niech Pan Jezus pomoże dla mnie i dla Ciebie. Chwała Bogu. Amen.